Produkcja Studio Plac. Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, LinkedInie i na Facebooku. Krzysiek Rzyman, witam, a dziś będę pytał o lewicy spojrzenie na klimat. Gościem Zielonego Podcastu jest Marek Kosowski, wiceminister w rządzie lewicy 2 dekady temu, a także przez 2 lata prezes Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, czyli słynnego PGNiG-u czy PGNiG. No a dziś doradzający lewicy w kwestiach klimatu i energetyki. Witam. Dzień dobry państwu. Tak sobie przeglądałem program wyborczy lewicy, no ale cały czas jest dostępny ten sprzed 2 lat, nowego jeszcze nie ma. Pan zna przynajmniej jego założenia. Ja bardzo bym chciał, żeby te wybory były o klimacie, no i wszyscy eksperci z tego obszaru też mówią, no to powinny być w Polsce wybory o klimacie, o transformacji energetycznej, bo tego tematu tak naprawdę w Polsce jeszcze nie rozpoczęliśmy. I tak będzie? Może pan coś zdradzić, jeżeli chodzi o lewicę? Znaczy, tych wątków i obszarów tematycznych, które pojawią się w kampanii wyborczej, jest ogromna ilość, prawda? Począwszy od polityki społecznej, poprzez konieczne zmiany w gospodarce. W tym oczywiście i sprawę energetyki, która wymaga zmian i to takich zmian wynikających z jej stanu. Prawda? Dlatego, że niektóre bloki energetyczne to pamiętają początek lat 70., przełom lat 60., 70. ubiegłego stulecia. No więc choćby z tej natury jakby są konieczne zmiany w energetyce jako takiej. No ale oprócz tego dochodzi do tego rewolucja przemysłowa, w której się poruszamy i ona też nakłada na nas określone wymogi i dostępne są technologie, które mogą całkowicie radykalnie zmienić energetykę, ale to jest jeszcze przed nami. Naprawdę są dostępne technologie, bo ja bardzo chciałbym w to wierzyć. Ja bym bardzo chciał uwierzyć w to, że w Polsce powtórzymy to, co się wydarzyło z systemem bankowym po transformacji, że mieliśmy bardzo stary system bankowy i zrobiliśmy wielki skok i mamy super nowoczesny system bankowy, którego Amerykanie mogą nam pozazdrościć, przynajmniej konsumenci amerykańscy. Możemy wszędzie zapłacić kartą zbliżeniową, możemy sobie robić bliki, przelewy dochodzą normalne w jeden dzień. To jest w Stanach Zjednoczonych? Wow. Mind blowing, no, w ogóle, tak, że coś takiego się dzieje, jeszcze, tak? Tam trzeba startup założyć, żeby wysłać przelew w jeden dzień. Ale czy z energetyką to jest możliwe i czy tak też będzie plan lewicy na polską transformację energetyczną? Ja uważam, że tak, że to jest możliwe i ten mój optymizm wynika również z tego, o czym pan redaktor powiedział, bo uczestniczyłem jakby w tej rewolucji informatycznej, kartowej w Polsce i faktycznie osiągnęliśmy spektakularny sukces. I firmy kartowe takie jak Visa, jak Mastercard, one same były zaskoczone, że udało się w Polsce coś takiego zrobić. Energetyka jest trudniejsza. I ona będzie wymagała i ogromnych nakładów, i całkowitej zmiany podejścia do sposobu budowania tej energetyki. Nie da się zbudować nowej energetyki firmami, które siedzą nie nogami, głowami siedzą w przeszłości. I ta wielka czwórka, jak Polska Grupa Energetyczna, Tauron, Enea, Energa, bez względu na to, czy one zostaną włączone do grupy Daniela Obajtka, czy zostaną niektóre z nich samotne na rynku, który zmonopolizowały de facto, to nie są w stanie same tego zrobić. To jest po prostu niemożliwe. Z powodów takich zarządczych te korporacje są strasznie powolne i mają zupełnie jakby inne często cele, na które przeznaczają środki i w ogóle swoje zasoby, ludzkie również. Więc ten front inwestycyjny musi być znacznie szerszy. No po prostu państwo, nowe państwo, powinno uwierzyć, że firmy, indywidualni inwestorzy są w stanie zbudować nową energetykę, uczestniczyć w tym wszystkim i już właściwie to się stało w dużym stopniu, bo najlepszy dowód na to, że to jest możliwe, to jest to, co stało się w fotowoltaice. 1 200 000 prywatnych instalacji fotowoltaicznych w Polsce. To jest w ogóle rzecz bez precedensu. Ludzie wyjęli swoje własne pieniądze, bo powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli chodzi o te dotacje, to one w jakimś stopniu pomogły,
prawda? W dużym stopniu był to taki efekt marketingowy, bo niektórzy, przechodząc na przykład z pieca gazowego na pompę ciepła, dowiadywali się dopiero już jak kupili tą pompę, że nie dostaną ani złotówki za tą zmianę, ale wyjęli pieniądze. Przez 2 lata żeśmy zbudowali ogromną ilość instalacji. To, co pan powiedział, panie redaktorze. No ale prawica się to chyba jednak wszystko tego, jest możliwe. Ale prawica się chyba jednak tego przestraszyła, więc od razu program Mój Prąd przycięła, jak zobaczyła, że stał się popularny. No może też dlatego, że to rzeczywiście z jednej strony wymagałoby instalacji, inwestycji w sieci przesyłowe, duże pieniądze i brak jakiegoś planu. No a z drugiej strony może to też po prostu dlatego, że odbierałoby monopol wielkim spółkom energetycznym i zagrażałoby temu takiemu paradygmatowi polskiej energetyki, czy aktualnie też polskiej prawicy, wizji państwa, że wszystko musi być kontrolowane z góry, tak jak było kiedyś za PRL-u, że mamy wielkie spółki i one kontrolują. Tak jak teraz mamy wielkie bloki węglowe, tak sobie postawimy gdzieś tam majaczące w przyszłości wielkie bloki atomowe i cały czas wszystko będzie należało do państwa. Państwo będzie nad tym sprawowało pieczę, no a przede wszystkim miało posady i kasy z tego. Tak. A my będziemy za to płacić, a energetyka za to będzie super droga. Panie redaktorze, nic dodać, nic ująć. Właściwie pan scharakteryzował w dużym stopniu ten stan rzeczy. Ja dodałbym może coś, bo często pojawiają się pytania ze strony, nie wiem, no choćby takich szeregowych konsumentów energii elektrycznej, którzy pytają się, no dobrze, no ale o co chodzi w tym wszystkim, tak? Na czym polega problem? Czy to tylko jakby dotyczy energetyki? Nie, bo to jest właśnie filozofia funkcjonowania państwa. Z jednej strony jakby wiara, że tylko firmy i to do tego państwowe są w stanie coś zrobić, to coś, to jest bardzo dobry wyraz, prawda? I rzeczywiście coś są w stanie zrobić, ale nam chodzi o to, żeby zrobić znacznie więcej. Ale do tej wiary takiej, że państwowe firmy, i to jeszcze kontrolowane przez jedną partię, dochodzi brak zaufania do ludzi, do firm, prawda? Bo jeżeli będziemy wszystkich podejrzewali o to, że oni po prostu robią coś nieuczciwie i tak dalej, to w końcu możemy rzeczywiście taki efekt osiągnąć. Ale tak jak powiedziałem, no, jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to osiągnęliśmy sukces i ten sukces osiągnęli ludzie, prawda? Państwo uchyliło zaledwie drzwi, prawda, do zmiany źródeł wytwarzania. No i osiągnęliśmy efekt, który jakby dowodzi, że możemy rzeczywiście osiągnąć bardzo dużo w tej nowej energetyce. To teraz o nowej energetyce i nowej lewicy, planach nowej lewicy, no bo nowa lewica powstała z połączenia Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Wiosny. I Wiosna miała dość ambitny program, startując wiosną zresztą 2019 roku. Wtedy były wybory do Parlamentu Europejskiego i miała dość ambitne plany, jeżeli chodzi o węgiel. To na pewno zebrało bardzo dużo uwagi, to było zauważone, bo pierwszy raz ktoś wyszedł i otwarcie powiedział, musimy skończyć z węglem w Polsce, kropka. I to nie w roku 2050, czyli tym takim super odległym już naprawdę, gdy ostatni dzwonek będzie dzwonił i alarm będzie wył, tylko wcześniej. No i teraz w ostatnim programie Lewicy udział OZE na przykład na 2035 rok wydaje się mało ambitny, tak? 40% energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii, mało ambitne. No a jakie są aktualne, czy jaka jest wasza wizja, nad czym teraz pracujecie? Jak ma wyglądać ten miks energetyczny Polski za 10 lat, no i w 2050, a może już wcześniej, jeżeli neutralność klimatyczną uda się nam osiągnąć wcześniej? Jeżeli nie dojdzie do jakiejś, nie wiem, no takiej kompletnie niespodziewanej rewolucji technologicznej, prawda, i nie okaże się, że SMR-y, czyli energetyka jądrowa, ta mini taka, która jest w stanie zbliżyć źródła wytwarzania energii elektrycznej do odbiorców, to my będziemy starali się przekonać polityków, partie polityczne, bo myślę, że to, co będziemy adresować, to nie tylko będzie skierowane do samej nowej lewicy, no bo prędzej czy później partie opozycyjne muszą zbudować uzgodnioną platformę wyborczą, prawda? Wyborcy muszą dowiedzieć się, w jakich kwestiach partie polityczne są zgodne. No tym bardziej, że miałyby później tworzyć rząd. Dokładnie, tak? Bo już podpisano umowę koalicyjną, politycy dogadali się, że jeżeli dojdzie do zmiany władzy, to niektóre partie
partie opozycyjne są gotowe, że tak powiem, budować wspólnie rząd. Ale to nie wystarczy, powiedzieć tak jak na ślubie, prawda? Tak. Tylko potem trzeba żyć i trzeba przede wszystkim, jeżeli chodzi o polityków. To jest ta intercyza. Tak, jeżeli chodzi o polityków i o ludzi, którzy przyjmą na siebie odpowiedzialność za kierowanie sprawami państwa, no to oni wcześniej już powinni dogadać się w kluczowych kwestiach. Jedną z nich jest z pewnością energetyka. I tutaj z tego, co mnie udało się dowiedzieć również od doradców, ekspertów tych innych partii politycznych, to jesteśmy właściwie zgodni, że będą dominować w perspektywie 15 lat, tak zakładamy, w sposób zdecydowany odnawialne źródła energii. Ta piramida jakby źródeł wytwarzania, no ona się odwróci jakby, prawda? Ja jestem osobiście też zwolennikiem zbudowania takiej komórkowego systemu energetycznego. Nazwałem go w związku z tym, że wszystko, co z pszczołami jest modne, prawda, bo to się pojawiło. Programowy ul. Programowy ul się pojawi, więc ja nazwałem to plastrem miodu, gdzie docelowo system energetyczny powinien składać się z takich samobilansujących się komórek, które wzajemnie będą budować jakby silną strukturę zasilania właśnie ze źródeł, głównie z odnawialnych źródeł energii. W tym ogromną rolę będą odgrywały biogazownie, będą odgrywały fotowoltaika i wiatr, prawda? Także to, co byłoby wsparciem dla funkcjonowania tego nowego krajowego systemu energetycznego, no to byłyby oczywiście energie, elektrownie systemowe, które w sytuacjach, gdyby był rzeczywiście kłopot ze zbilansowaniem dostaw energii dla jakiegoś rejonu, no to one wtedy interwencyjnie wspierałyby te rejony. Natomiast no to byłby zupełnie jakby inny świat. On byłby zdecydowanie bardziej efektywny, oparty na smart gridzie. Te inteligentne sieci energetyczne i sposób zarządzania nimi opierałby się już rzeczywiście na tych technologiach z czwartej rewolucji przemysłowej, w której wiemy, że świat jest, prawda? My dopiero się jej przyglądamy, bo jeszcze żeśmy do niej nie weszli tak naprawdę. Czyli takie klastry energetyczne, lokalne społeczności budujące swoją niezależność energetyczną, nie wiem, czy działającą off-grid, albo w sieci, ale generalnie zasilającą się samodzielnie. Z własnych źródeł energii. I jeżeli chodzi o sposób bilansowania jakby tego całego systemu, no to on by właśnie w charakterystyczny sposób dla plastra miodu rozliczał się w czasie rzeczywistym, bilansował z komórkami, które go otaczają. Jeżeli będzie ich coraz więcej i cały kraj by został tak zbudowany, to ta struktura byłaby niezwykle, niezwykle silna i byłaby niezwykle efektywna. I to jeszcze byłoby związane no, z jakąś transformacją państwa, prawda? Bo wracając jakby do początku naszej rozmowy, to tam się pojawił wątek też właśnie tego etatyzmu, tego funkcjonowania państwa bez zaufania dla społeczności lokalnych, firm, przedsiębiorców. Natomiast ta energetyka byłaby oparta, w moim zdaniem w 100% powinna być oparta na samorządach lokalnych, bo one powinny być gospodarzami tak naprawdę i tych sieci i pracować jakby nad budowaniem firm, które by również zarządzały tym wszystkim, co na terenie tych
tych komórek, mówiąc tym językiem, to właśnie samorządy byłyby i właścicielem, i gospodarzem, i obywatele wtedy mieliby znacznie bliżej jakby do tych, którzy odpowiadaliby za i dostarczenie energii elektrycznej, no i tym samym ciepła i paliwa do samochodów, prawda, bo docelowo również i benzyna, olej napędowy powinny być wyparte przez energię elektryczną. No a co z atomem? Bo to jest temat, który wydaje mi się, że częściowo dzieli lewicę. No, partia Razem bardzo proatomowa, to jest wyidea tak naprawdę powstania, wiosna antyatomowa. No i gdzie tutaj ten atom, jak lewica na niego patrzy? To jest ciekawe, bo to też się zmienia w partiach z wyborów na wybory. W 2019 roku Koalicja Obywatelska była raczej przeciw atomowi. Teraz wydaje się, że jest raczej neutralna wobec atomu. Kiedyś była wręcz pro, no bo przecież zakładała pierwszą spółkę, mającą budować już po transformacji elektrownię jądrową. No a jakie jest spojrzenie lewicy? Znaczy, wie pan, my wewnętrznie również jakby uzgadniamy stanowisko w tej sprawie. Jeżeli ta technologia, która się pojawia, prawda, o której się mówi i nad którą pracują państwa takie jak Stany Zjednoczone, no Chiny również, także, że przyglądamy się temu wszystkiemu i jeżeli byłyby to SMR-y, prawda, byłyby to nieduże elektrownie, gdzieś w granicach 100-200 megawatów mocy zainstalowanej, to wydaje mi się, że warto byłoby się pokusić o to, żeby z tej technologii skorzystać, prawda? Natomiast jeżeli miałyby być to ogromne elektrownie, porównywalne z mocą zainstalowaną na przykład w Bełchatowie, po kilka tysięcy megawatów w jednym miejscu, to znaczy mój pogląd, osobisty pogląd jest taki, że nie powinniśmy za to się w ogóle zabierać, prawda? Firmy, z którymi podpisaliśmy już umowy. No, a to są bardziej listy intencyjne i prace projektowe. Listy intencyjne, tak, no, ale pojawiły się jednak te firmy, w jakimś stopniu te rozmowy zostały zaawansowane. No, same jakby nie dały dowodu, że radzą sobie bardzo dobrze z budowaniem tych elektrowni. Więc to jest problem. To jest problem gigantycznych nakładów i problem jakby zważenia tego, czy warto czekać 20 lat, bo tak na dobrą sprawę prawie żaden termin nie został dotrzymany w budowaniu dużych elektrowni atomowych, czy zainwestować przede wszystkim w sieci, bo to jest kluczowe i dla tego systemu energetycznego, o którym mówiłem, ale w ogóle dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, prawda? My musimy zbudować kilkadziesiąt tysięcy kilometrów zupełnie nowych sieci i zmodernizować ogromną ilość sieci, które mamy, prawda? Bo i wiek sieci energetycznych, ja mówiłem o elektrowniach, które pamiętają przełom lat 60., 70. ubiegłego stulecia, ale sieci energetyczne mamy, no, powiedzmy sobie szczerze, też dość wiekowe. One są oczywiście remontowane, one funkcjonują, bo nie ma takich sytuacji, że przez sieci energii elektrycznej nam brakuje, ale trzeba zbudować nową sieć zupełnie. Te sieci w tej chwili, począwszy od tej sieci najwyższego napięcia 750 kV, która łączy Polskę z Ukrainą i tą linią mieliśmy uzyskiwać energię elektryczną z Ukrainy, właśnie, skończywszy na tych sieciach, które doprowadzają energię do domów, czyli 230-400 volt, no to mamy tego gdzieś w granicach 600 tysięcy kilometrów, tak, że to jest 15 razy równik. A okazuje się, że tego jest za mało, prawda? Trzeba dobudować i zmodernizować to, co mamy w swoich własnych zasobach. Zwłaszcza jeżeli chodzi o nowoczesne systemy zarządzania.
No to siedzi przysłowie, wydaje mi się, tak nieseksy tematem porównywalnym. Kurczę, zastanawiam się, co jeszcze z takim tematem, o którym nikt nie chce mówić, bo to nikogo tak naprawdę nie interesuje. No bo mówiąc o OZE, można powiedzieć, dałem wam dopłaty do fotowoltaiki, magazynów energii, pompy ciepła, a mówiąc o sieciach przesyłowych, no to każdy zaśnie, tak? Mimo tego, że to jest super ważne. Nie, panie redaktorze, bo może pojawić się pojęcie, które budzi, że tak powiem, emocje i budzi energię, prawda? Mm-hmm. To są pieniądze. To są pieniądze. Rząd niemiecki, kiedy miał problem z sieciami energetycznymi, które mogłyby mu pomóc transferować energię elektryczną z północy na południe, bo w tej chwili to się bardziej jakby tam zrównoważyło, ale był okres, że głównie z energetyki wiatrowej, która była posadowiona na północy tego kraju, no nie było jak przetransferować tę energię na południe. To wtedy uruchomiono systemy finansowania przez indywidualnych inwestorów, takich jak pan, ja, prawda, którzy mogli wyjąć swoje pieniądze, kupić w uproszczeniu stosowne papiery, które były lepiej oprocentowane niż na przykład lokaty w banku, co w Polsce akurat w tej chwili, wie pan, no mogłoby być niezwykle atrakcyjne. Mm-hmm. Mało tego, gdyby te pieniądze, które są na lokatach, prawda, i na których ludzie tracą w tej chwili ze względu na inflację. Niektórzy ekonomiści twierdzą, że Polacy stracili, jeżeli chodzi o wartość lokat, gdzieś około 300 miliardów złotych, prawda. To nie jest bagatelna kwota. Więc gdyby pojawiły się zachęty ze strony właśnie państwa, że jeżeli ten przeciętny Kowalski, no może Wiśniewski, prawda? Kowalski to nie jest sexy nazwisko, może takie trochę. Przepraszam wszystkich Kowalskich oczywiście. Ale gdyby pojawiły się takie instrumenty, to wtedy być może pojawiłyby się, tak jak w fotowoltaice, raptem ogromne pieniądze. I to już zaczyna być wtedy temat, który wielu obywateli naszego kraju by zaczął wciągać, jakby mówiąc kolokwialnie, w temat. Także to jest pewien sposób na zainteresowanie społeczeństwa tym. To teraz pytanie z trochę innej strony transformacji, ale też bardzo ważne i wydaje mi się, że dla lewicy super ważne. A co ze sprawiedliwą transformacją? Bo ten temat został przez prawicę całkowicie porzucony. No jakby górnicy są wykorzystywani instrumentalnie, politycznie, tylko i wyłącznie. Rząd się dogaduje ze związkami wtedy, kiedy potrzebuje, dorzuca pieniędzy przed wyborami, żeby była cisza. To zresztą znana praktyka w polskiej polityce, jeżeli chodzi akurat o śląskie górnictwo, że przed wyborami wszystko możliwe. No i co dalej z tą sprawiedliwą transformacją? Bo co by nie obiecywali politycy, obojętnie której partii, to z tego węgla, od tego węgla i tak musimy odejść. I teraz pytanie, czy to się stanie w sposób dziki? To znaczy, czy ludzie po prostu będą tracić pracę i tyle, dostaną jakieś byle jakie odprawy i to się tak skończy? Czy jednak te regiony zostaną zrewitalizowane, pojawią się w nich nowe gałęzie, niekoniecznie przemysłu, może jakiegoś sektora usług? No coś się takiego wydarzy, że te lokalne społeczności będą mogły dalej funkcjonować na dobrym poziomie, a nie zapaść się. Ten problem, który no mocno, że tak powiem, wchodzi w sferę jakby polityki społecznej też, prawda, i w ogóle funkcjonowania państwa w sposób taki stabilny, zrównoważony, on w dużym stopniu się rozwiąże w sytuacji, kiedy my rzeczywiście zbudujemy możliwość dostępu do taniej energii, znaczy taniej, relatywnie taniej energii, prawda? Węgiel no, będzie się marginalizował i świadomość tego wśród górników jest. Prawda? To jest kwestia oczywiście stołu i negocjacji, prawda? No w tej chwili jest spokój, i to nie tylko przed wyborami, ale już od dłuższego czasu, bo jak pan by spojrzał na średnią płacę w górnictwie, to ona jest chyba na poziomie, nie wiem, 16 tysięcy, no to są gigantyczne pieniądze, prawda? Mhm.
I w ten sposób ten spokój się kupuje, prawda? Tyle tylko, że no, trzeba popatrzeć na to, że przecież to nie idzie z kiesy, z portfela, wie pan, ministrów poszczególnych, czy to pana Sasina, czy innych, tylko z naszych pieniędzy. No to idzie z naszych portfeli, prawda? Idzie to w cenie węgla, idzie to w dyrektywnym jakby kierowaniu polskiej energetyki, że bez względu na cenę, jaka jest węgla energetycznego w Polsce produkowanego, to trzeba go kupować, prawda? Ja nie mówię tutaj oczywiście o węglu, który kupowaliśmy swego czasu od Rosjan, chociaż jak się okazuje, to węgla nie kupujemy, ale LPG kupujemy w dalszym ciągu od Białorusinów i Rosjan i to jakoś nie stanowi większego problemu, prawda? No, po drugiej stronie jest oczywiście 3,5 miliona samochodów, które korzystają z tego gazu. I gdybyśmy chcieli kupić na przykład to LPG na przykład z Iranu, to on byłby ten gaz, prawda, to paliwo byłoby droższe o 30-40%. Iran też kontrowersyjny dostawca swoją. Ja podałem przykład, bo można byłoby z innych źródeł jeszcze ten gaz kupić. W każdym przypadku on jest o kilkadziesiąt procent droższy. Więc tutaj wybory odgrywają oczywiście istotną rolę. Ale wracając do samego węgla, no epoka węgla mija praktycznie i myślę, że mimo, że Chińczycy na przykład, Chiny, wydobywają chyba 4 miliardy ton rocznie, czy tam 3,5 miliarda ton rocznie węgla, to jednak w sposób niezwykle dynamiczny rozwijają odnawialne źródła energii, prawda? I też będą w jakiejś tam perspektywie odchodzić od energetyki węglowej. My, będąc w Unii Europejskiej i będąc wśród państw, które przyjęły taki kierunek, będziemy musieli z jednej strony dostosować się do tej polityki europejskiej, ale będzie wynikało to również z przesłanek, czy może przede wszystkim z przesłanek ekonomicznych. No całe szczęście, że w tej Unii Europejskiej jesteśmy i się nigdzie z niej nie wybieramy, bo to jest jedyny gwarant tego, że w Polsce będzie jakiś postęp niezależnie od tego... Oby. Kto rządzi. To jeszcze drugi temat, też bliski polityki społecznej, a mianowicie ubóstwo energetyczne. Bo to będzie problem pewnie narastający w związku z wysokimi kosztami energii. No a czasy niskiej energii, taniej energii w Polsce chyba już mamy za sobą. To już możemy zamknąć, tak? To się skończyło pewnie z półtora roku temu, dwa lata temu i już tania energia elektryczna dla gospodarstw domowych, no chyba, że kogoś właśnie stać na te inwestycje, tak? W fotowoltaikę. Ale jest duża grupa osób, których nie będzie stać na fotowoltaikę, tak, we własnym domu. Chyba, że będzie odpowiedni system dopłat, ale dużo większy, celowany właśnie do osób o naprawdę bardzo małym budżecie, które muszą i zainstalować fotowoltaikę i docieplić dom przede wszystkim, no bo to też jest bez sensu instalowanie pompy ciepła w miejscu, gdzie jest ogromne zużycie energii, tak, na ogrzanie, bo budynek jest nieocieplony. To co z ubóstwem energetycznym? Jak sobie z nim radzić, żeby te osoby nie zostały gdzieś z boku w zimnie. Znaczy, wie pan, pogląd i partii politycznej, i polityków, i również w tym zespole doradców, ekspertów, mamy pogląd, że absolutnie nie może być sytuacji takich, że przepraszam, że w rodzinach, poszczególnych rodzinach, tych biedniejszych, zabraknie energii elektrycznej. To jest absolutnie niemożliwe i tutaj interwencja państwa, dopłaty dla tych rodzin, bardzo dobrze ukierunkowane, prawda? Nie może to być tak jak w tej chwili posługujemy się tarczami. Ludzie tak naprawdę nie oczekują tarcz, tylko niskich cen, racjonalnych cen energii elektrycznej. Dla najbiedniejszych, tych, którzy mogliby być tej energii pozbawieni ze względu na to, że nie stać ich jest na płacenie rachunków, no trzeba będzie wspomagać, prawda? Ale docelowo, bo pan postawił taką tezę, która jest dość powszechna.
że epoka taniej energii elektrycznej minęła. Ja nie byłbym tak bardzo przekonany. Nie? A te wielkie inwestycje w sieci przesyłowe, w nowe moce zielone, to będzie wszystko wymagało pieniędzy. Będzie wymagało pieniędzy, ale jakby docelowo ta cena energii elektrycznej moim zdaniem będzie spadać. Mhm. Będzie spadać. No, te paliwa, które mówiliśmy o węglu, ale to jest również sprawa na przykład gazu. Wie pan, ja zakładam, że za 30 lat nikt nie będzie spalał gazu w celu pozyskania energii elektrycznej czy ciepła. Szkoda tego gazu, bo można go w inny sposób wykorzystać i będą inne źródła, które będą rozwiązywały ten problem. To będzie związane również z cenami. Zakładam, że również i w Polsce uda nam się dojść. Nie chciałbym podawać jakiejś tam bardzo konkretnej daty, ale jeżeli będziemy starali się myśleć w sposób racjonalny i rozsądny, to sądzę, że w ciągu jednego pokolenia jesteśmy w stanie osiągnąć, nie wiem, czy można byłoby użyć pojęcia dobrobyt energetyczny, ale myślę, że jest na to szansa. No a co z przyszłym rokiem? Wybory się odbędą na jesieni. Zakładamy, że, miejmy nadzieję, demokratyczna opozycja wygrywa, formuje rząd. No i tak, kończą nam się nagle dopłaty do cen prądu dla indywidualnych odbiorców. Kończą nam się tarcze dla mikroprzedsiębiorców. To w ogóle jest ogromny temat, tak? Jak prowadząc mały biznes płacić nagle ogromne rachunki za prąd? Mali przedsiębiorcy narzekają na ZUS, tak? Że trzeba go płacić. No trzeba go płacić, no bo jakieś zabezpieczenie na emeryturę i ubezpieczenie zdrowotne trzeba mieć, tak? No a do tego dochodzą ogromne rachunki za prąd. Często nie do dźwignięcia dla takich, mówię naprawdę, super małych biznesach, tak? Takich lokalnych biznesach, ale zużywających trochę energii. No i co z tym 2024 rokiem, bo to może być ogromny ból dla społeczeństwa. Czyli dla nas wszystkich. No i znaczy, panie redaktorze, no jest to problem ogromny. Trzeba byłoby, tak sądzę, i w tej chwili staramy się już temu przyglądać, wie pan, no bardzo starannie zaudytować koszty wytwarzania energii elektrycznej. Jak to wygląda, jaka jest struktura tych kosztów dokładnie, zobaczyć, co jest możliwe, żeby nie tylko tą interwencją zewnętrzną jakby dbać o to, żeby ta cena była przekazywana, mówiąc w cudzysłowie, od dobrego państwa, które da jakieś tam pieniądze i dzięki temu no to będziemy taniej płacić mniej płacić za energię elektryczną, za gaz. Mhm. Zresztą rachunki za gaz też są gigantyczne. Także pierwszy krok, który trzeba zrobić i tak powiedziałem, no w tej chwili już temu się przyglądamy, to trzeba zobaczyć, jakie są rzeczywiście koszty wytwarzania, prawda? Dlaczego jest tak, że skoro się mówi, że jest tak dobrze, to jest tak źle, prawda? Bo w tym, co pan powiedział, no jest ogromna obawa, tak? Mm-hmm. I ona jest artykułowana przez nie tylko w tym studio, tylko w wielu rozmowach, prawda? Rodzinnych, między ludźmi, którzy prowadzą biznesy. Jak to wszystko będzie wyglądało? Więc trzeba sprawdzić po prostu, jak to rzeczywiście wygląda. Czy jest uzasadnione, że gigantyczne spółki energetyczne, które zmonopolizowały polski rynek, one rzeczywiście w sposób rzeczywisty i prawdziwy budują jakby tą strukturę cen, prawda? I te koszty, które ponosimy jako społeczeństwo, jako indywidualni konsumenci i jako firmy, co znów przekłada się na ceny w sklepach, prawda? Bo jeżeli u nas inflacja dalej jest dwucyfrowa, a w wielu krajach Europy ona już spadła do poziomu 5-4%, no to z czegoś to wynika, prawda? Przypisywanie tego wszystkiego Putinowi, ja bym aż tak wysoko nie cenił pana
Putina, że on jest, że tak powiem, powodem wszystkich naszych nieszczęść i kłopotów, wie pan. No to jest narracja Narodowego Banku Polskiego i rządu. To jest bzdura, wie pan. No przepraszam, dość radykalna ocena, ale to wynika w dużym stopniu z polityki państwa, z polityki gospodarczej i funkcjonowania w ogóle państwa jako takiego. Już tak kończąc rozmowę, Marcin Popkiewicz w pewnym sensie jest tutaj z nami, tak. bo jest jego książka. Aha. Marcin też tu opowiadał w podcaście, jak mógłby wyglądać ten docelowy miks energetyczny Polski oparty no, w większości na OZE tak naprawdę. No a jednak wracając trochę na ten tor polityczny i wyborczy naszej rozmowy, czy te tematy energetyczne mogą być tym, co będzie łączyć partie polityczne, opozycyjne w tych wyborach? Zakładam, że tak i tak jak powiedziałem, no miałem okazję trochę popodglądać te koncepcje i programy, które są przygotowywane i myślę, że prawie we wszystkich kwestiach kluczowych będziemy się zgadzać. Może to jest kwestia jakby okresów, w jakich byśmy realizowali niektóre etapy programów, ale będziemy w stanie się porozumieć. Marek Kosowski, doradca energetyczny, gospodarczy Lewicy, wcześniej prezes PGNiG, czyli Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz były wiceminister w rządzie Lewicy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję państwu. A Zielony Podcast teraz także do zobaczenia na YouTubie i na Spotify. To był Zielony Podcast, czyli Żyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac.